Marianem Marzyńskim, który powie najpierw parę słów na temat swojego filmu Sztachu, a później obejrzymy część tego filmu, a następnie dyskusja, mam nadzieję, że wiąże się ciekawa. Pan Marian Marzyński jest bardzo znanym reżyserem filmu dokumentalnych. Do 1969 roku mieszkał w Polsce, 40 lat temu wyjechał z Polski, mieszka obecnie w Bostonie, wykładał właściwie taką praktyczną naukę filmu na uczelniach amerykańskich, występuje na bardzo wielu festiwalach na świecie, w Polsce, między innymi we Wrocławiu, także w Kazimierzu Dolnym. Jego lista filmów, które stworzył, jest bardzo długa. Znaczy ja może wymienię kilka filmów, na przykład Powrót do Polski, film Żydowska matka, Doniesienia z Warszawy, Witajcie w Ameryce, ZSRR kochaj lub rzuć, Szukanie Gorbaczowa w Polsce, Wysłannik do Polski, Marzenia emeryta, Serce Chopina, Żyd wśród Niemców. Także bardzo często pojawia się właśnie ten temat żydowski. Miejsce osiedlenia. Żyd wśród Niemców to jest ten jeden z najnowszych filmów. Powstał w 2006 roku, dotyczący kwestii budowy pomnika dla uczczenia pamięci zamordowanych Żydów w centrum Berlina. I ten film będzie Pan pokazywał w Żydowskim Instytucie Historycznym 1 kwietnia, w przyszłą środę w Warszawie. Ten film Sztetl chyba jest najbardziej znany, przynajmniej w Polsce, filmem pana Mariana Marzyńskiego. On miał premierę w 1996 roku. Ja pamiętam dyskusję, jaka przytoczyła się w polskiej prasie i telewizji na temat tego filmu. To można porównać do, częściowo do dyskusji, jaka towarzyszyła publikacji artykułu Jana Błońskiego w 1987 roku. Później ta dyskusja, no i później oczywiście dyskusje związane z publikacją książek Jana Tomasza Grossa. To jeszcze może warto wspomnieć, że film Sztetl zainspirował Ewę Hoffman, pisarkę amerykańską żydowskich korzeniach, do napisania książki Sztetl, Życie i śmierć żydowskiego miasteczka, która została przełożona na polski. Także nie wiem, być może części Państwu jest znana, jeśli nie, no to polecamy też po obejrzeniu tego filmu, ale